Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie standardowo. Nexu przestrzył na Instagramie za każdego followa. Postaram się oddzięczyć lajkiem pod waszym zdjęciem oraz możecie strzelić łapkę w górę, jeżeli obejrzycie ten film. No i strzelcie też dzwoneczek obok subskrypcji, ponieważ YouTube strasznie ucina zasięgi, a dzięki dzwoneczkowi nie ominie ciebie żaden film. Także co, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. 29 stycznia 1979 roku Brenda Ann Spencer dokonała strzelaniny na dziedzińcu szkoły podstawowej Cleveland Elementary School w San Diego, oddając strzały z okna swojego domu. Uczniowie szkoły podstawowej czekali przed bramą, aby wejść ze środka. Pierwszą ofiarą Brandy Spencer była 9-letnia Monica Selvig, którą kula trafiła w brzuch. 8-letnia Mary Clark także została ranna, ale zszokowana nikomu o tym nie powiedziała i poszła do klasy. Pogotowie zabrało ją po kilku godzinach. Cam Miller została trafiona w plecy, zaledwie 3 cm od serca. Christy Well została trafiona w brzuch i pośladek i była w stanie krytycznym. Czwórka innych dzieci doznała lekkich obrażeń. Dyrektor Barton Wrack wyszedł z budynku, by sprawdzić, co się dzieje, i został śmiertelnie postrzelony. Gdy pochylił się nad leżącym rannym dzieckiem, nauczyciel Daryl Barnes zajął się ewakuacją uczniów i poprosił sekretariat o wezwanie policji. Gdy dozorca Mike Suchar podbiegł do leżącego dyrektora, również został śmiertelnie postrzelony. Jeden z policjantów, który próbował dostać się do dyrektora szkoły, został postrzelony w szyję, ale przeżył. Policja zdołała powstrzymać dalszą strzelaninę, zasłaniając dom Brandy Spencer śmieciarką. Dzieci zostały ewakuowane do ambulansów tylnymi drzwiami szkoły. Brenda Spencer zabiła 2 dorosłe osoby oraz raniła 8 dzieci i 1 policjanta. Oddała tego dnia 36 strzałów, z odległości około 45 metrów. Trafiła 11 razy. Oczywiście za ten wybryk została skazana na dożywocie, a ciekawostką jest to, że gdy policja zapytała dziewczynę, dlaczego to zrobiła, ta powiedziała, że nienawidzi poniedziałków. Which began more than a year ago at Cleveland Elementary School. But really, there can be no final chapter, at least not for Brenda Spencer, who faces years of confinement, perhaps life, and certainly not for the families of her victims. Angela Wrightstone była znaną w okolicy alkoholiczką, którą nazywano Alko Angie. Często kupywała dzieciom alkohol lub papierosy. Kobieta została zamordowana we własnym salonie. 13 i 14-latka raniły ją ponad 100 razy różnymi przedmiotami, ponieważ nie chciała kupić im alkoholu i papierosów. W trakcie procesu ujawniono, że kobieta bita i raniona była w 12 lokalizacjach domu przez około 5 godzin. Nastolatki używały do torturowania jej rozmaitych narzędzi. Dźgano ją nożem kuchennym, zrzucano na jej głowę telewizor i stolik kawowy. Uderzano łopatą, podpalano papier umieszczony w jej uszach, jej genitalia wypełnione były odłamkami szkła i kawałkami żwiru. Jak się okazało, w międzyczasie nastolatki umieszczały na Snapchacie zdjęcia z martwą kobietą. Dziewczyny wyszły z mieszkania kobiety około godziny 23.00 i spotkały się z kolegą. Pytane o krew, którą miały na sobie, stwierdziły, że upadły na ziemię. Około 2 w nocy wróciły na miejsce zbrodni i spędziły tam kolejne 2 godziny. Później zadzwoniły na policję i poprosiły, by funkcjonariusze odwieźli je do domu. Policjanci zeznali, że dziewczyny były w bardzo dobrych nastrojach. Starsza z dziewczyn zeznała w sądzie, że to młodsza koleżanka namówiła ją do skrzywdzenia kobiety. Młodsza z kolei wypiera się udziału w zabójstwie. Sędzia podsumował w trakcie rozprawy przestępstwo jako zawierające olbrzymią dozę poniżenia dla ofiary. Zwrócił także uwagę na to, że dziewczyny zdawały sobie sprawę z tego, że 39-latka ze względu na swój alkoholizm jest osobą bezbronną względem nich. Angie musiała cierpieć fizycznie i psychicznie, zanim zemdlała i zmarła. Skatowałyście ją we własnym salonie, po tym jak uprzejmie was zaprosiła. Kupowała, o co prosiłyście, i z przyjaźnią pozwalała wam przebywać w jej własnym domu, mówił sędzia. Oczywiście dziewczyny zostały skazane na dożywocie. 17-letni Alec McKinney został skazany na dożywocie i 38 lat pozbawienia wolności za zbrodnię, jakiej dokonał 7 maja 2019 roku. Wraz ze swoim znajomym Devonem Ericksonem zabrali broń rodziców i pojechali do szkoły Highlands Ranch w Colorado zemścić się na innych uczniach. 19-letni współoskarżony nie przyznaje się do winy, jednak 17-latek opowiedział o wszystkim przed sądem. McKinney przeprosił swoje ofiary i powiedział, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Jego ofiarą padł 18-letni Kendrick Castillo. Nastolatek chciał zatrzymać napastników, jednak został zastrzelony. Kolejne 8 osób zostało rannych. Alec wyznał, że chciał odgryźć się na znajomych ze szkoły, którzy nękali go z powodu przeprowadzonej operacji zmiany płci. Na mocy prawa stanu Colorado, jako nieletnia osoba, może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 40 latach od siatki.